ja też chodzę do szkół i będę, jestem zobowiązany wyrazić opinię klubu radnych pod nazwą Spójna Droga. Co prawda z niczym się to nie kojarzy. Jeszcze jedno zdanie włożę. Tamtej kadencji był to klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Miałem wtedy honor i zaszczyt, a dziś tam tylko honor. Ale abstrahując od sytuacji, na pewno istotne stanowisko poszczególnych klubów, jak pan radny Kąski stwierdził, że przysługuje takie prawo. Oczywiście w każdej materii przysługuje zajęcia stanowiska klubów, chociaż rzecz biorąc, nie wiem, czy jest to sytuacja, czy głosowanie polityczne, czy nie. Ponieważ przecież przyjęliśmy sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe przyjęliśmy jednogłośnie, czyli tak samo jak potem zaufanie. Nad czym tu dyskutować? Mógłbym dyskutować, ale chciałbym być mądrzejszy pewnie jak pani skarbnik czy skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej. Niemniej jednak nasuwają się pewne dylematy co do zaciąganych obligacji, sprzedaży obligacji, czyli zadłużania powiatu, ale może przy innym punkcie, kiedy będziemy przy obligacjach, nasunie się mi jeszcze, żeby zabrać w tej materii głos. Szanowni Państwo, nie mam innej możliwości, jak udzielić pełnego zaufania, już udzieliliśmy, ale pełnego chęci wyrażenia zgody na udzielenie absolutorium. Zresztą jestem pod naciskiem. W tamtej kadencji miałem trzech radnych, którzy byli członkami zarządu. No to proszę sobie wyobrazić, jakie mogłoby być stanowisko klubu, jak miało trzech członków zarządu. Dzisiaj mamy dwóch, ale chciałem powiedzieć, że klub tych czterech radnych jest determinowany jednogłośnego poparcia, udzielenia wotum, nie wotum zaufania, tylko absolutorium dla zarządu, jednocześnie gratulując jednomyślności przy wotum zaufania. Życzę wszystkiego.